Dobry wieczór Państwu. W wypracowywaniu nowego modelu partii głos zabierają młodzi. Nowo wybrany sekretarz Komitetu Centralnego Leszek Miller spotyka się z autorami różnych opracowań dotyczących zmiany funkcji struktury partii. Dziś z sekretarzem rozmawiali m.in. Piotr Stefaniuk i Wojciech Łukowski. Miała być to wymiana poglądów, czy coś ustalono? Jeszcze nic nie ustalono. Był to, podejrzewam, obustronny sondaż. Chcieliśmy dociec, czy jest nam po prostu po drodze. I co stwierdziliście? Czy jest rzeczywiście po drodze? Chyba jeszcze za wcześnie, żeby na to pytanie odpowiedzieć, ale powiedzieć można tyle, że to pierwsze spotkanie budzi nadzieję. Dobrze. Tak, ja tutaj w tym gmachu parokrotnie już uczestniczyłem w różnych spotkaniach, także z członkami kierownictwa, jednak myślę, że to spotkanie jest chyba trochę inne, to znaczy padają tam pomysły, które do tej pory tutaj się nie pojawiały. Między innymi pomysł jednak faktycznej otwartości tego gmachu, ale nie tylko tego gmachu, w ogóle całej partii. I padł pomysł, żeby spotykać się tutaj na formie takich, można powiedzieć, Hyde Parku, takich dyskusji otwartych, gdzie można byłoby zaprosić, czy nawet nie zaprosić, po prostu byłaby to forma właśnie otwarta, gdzie bez zaproszenia by się przychodziło, gdzie można byłoby dyskutować w sposób otwarty o wszystkich problemach, które dręczą czy młodych ludzi, ale w ogóle także całe społeczeństwo. Kogo reprezentujecie? Określono nas jako przedstawicieli młodej inteligencji partyjnej. Tak po prostu zostaliśmy określeni. A my jesteśmy jak do tej pory... Jesteśmy z Uniwersytetu Warszawskiego i z Polskiej Akademii Nauk. Grupa młodych pracowników nauki. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym dzienniku. Do zobaczenia.